Siemano, po dłuższym postoju. Pierwsza budowa, ale za to drugi dzień pracy. Mieliśmy dostarczyć inwestorowi cement, wapno, gipsy, narożniki. Jak widać, mamy tutaj cement 32 na narzut. Diggenhoff Polska. Na szpryc mamy 42, jedynkę, tak samo Diggenhoff Polska. Do narożników mamy klej gipsowy T oraz MP75. Tak jak to mówiłem, ja sobie mieszam jeden z drugim. Wapno mamy teraz Classic Ekstra białe, zdrowy dom na lata. Tutaj mamy jakieś kupione listwy w złotym dębie. Oczywiście montujemy wszystkie listwy pod kolor. Zawsze okien. Jakie folie używamy, gdyby kogoś to interesowało. Tutaj mamy plandekę malarską uniwersalną. Jak widać, taka 4x5 metra. Ogólnie bardzo dobre folie. Przede wszystkim są grube, dobrze się trzymają tych całych listew, tej taśmy dwustronnej. Raptem raz się chyba zdarzyło, że nam odleciała, ale to chyba wina niskiej temperatury. I co tu więcej powiedzieć, dzisiaj będziemy brać, kleić dalej narożniki. Wczoraj sobie wziąłem pionowe, a teraz będę się brał za poziome. O kurna, miałem wziąć radio. Włączymy radio. Makita. Sprzęt po przejściach. Dobrze. I jak widać, tu już mamy narożniki pionowe ustawione. Końcówki kleju zawsze wywalam na wieńce. Nieraz jak mi starczy, to dodatkowo na boki. Potem trochę lepiej i szybciej ciągnie gips, tak. Tu mamy wklejony. W pierwszej kolejności idę na górę i biorę właśnie górne sobie obstawić. Ulubiony kątownik. Jest to kątownik spawalniczy. Nie ma lepszego jak dla mnie. Tylko trzeba uważać, bo sporo waży. Jak się odbije, to szyby nie ma. Jutro będziemy najprawdopodobniej szprycować. Nie wiem, czy zdążę, bo muszę jechać do starostwa. Pozdro.